Proszę Państwa, mamy tutaj panią, która została wyrzucona ze szpitala. NFZ biedny. Ta pani miała urodzić trojaczki, ale powiedziała, że urodzi je, ale nie od razu, tylko co dwa dni je rodzi. I także urodziła jednego w Miechcinie, jednego w Moraczewie i dzisiaj to trzecie dziecko ma tutaj być w Tarnowej Łące. I to ma być punkt kulminacyjny. I dlatego tutaj do tej zabawy, żeby przyjąć to dziecko, poprosilibyśmy Państwa tutaj do zabawy. Potrzebne będzie 8 osób chętnych, dorosłych. I tak od razu chciałbym wywołać tutaj pana starostę powiatu leszczyńskiego, pana Wawrzyniaka. Zapraszamy tutaj, brawo. Przyjechał specjalnie, żeby tutaj uczestniczyć w tym numerze, można powiedzieć. Inaczej powiedział, że nie będzie tutaj przyjeżdżał, mój będzie dowcip na dożynkach, to przyjedzie. Drugą osobę do tej zabawy to bym poprosił pana burmistrza Rydzyny, pana Kornela Marcherka. I teraz widzicie, że stawka jest bardzo wysoka, więc teraz byśmy poprosili, żebyście państwo sami tutaj do nas podeszli. Jeszcze potrzebujemy minimum 6 osób. Tak, różne sposoby trzeba pomóc sobie zawiązać to albo odprzedłać. Przed porodem, co się dzieje z kobietą? No. Wody odchodzą. Odchodzą wody, więc sprawdzamy, czy odchodzą wody. Więc proszę, stajemy jeden za drugim i stajemy przy tej lince. Proszę pani znaczy. Pani tutaj trzyma to. Pani tutaj trzyma to i do tyłu ciągnąć. Powoli, powoli, bo dziecko idzie. Uwaga, to jest dziecko. 4, 5 osób, 5 osób i powoli, powoli, chwileczkę, stop, bo idzie. Chciałbym, żeby tutaj panowie tutaj zastąpili tutaj panie, bo będą tutaj, chyba że panowie będą, albo dobra, dobra, będzie lepiej, idziemy, jedziemy z koksem. Uwaga, idą wody po nowe. Ty samczego istko, ty męska świnko. Ostrożnie, pomału, pomału. Jesteście tacy sami. Pomału, wolniej, wolniej, słabiej, słabiej, nie ciągnij się mocno. I do wody podane! Koniec! Trzymać poszły wody 3 i trzymać tu napięte delikatnie, żeby to nie przewrócić do naszej pacjentki. Dobra, panie profesorze, odsłaniamy, bo dziecko chyba pójdzie. O, jakie duże stopy! No to panowie profesorze, proszę patrzeć pacjentko na pacjentkę, czy nie mleje? A panowie i pani wyciągają tutaj dziecko. Powoli wyciągać. Ty męska świnio! Jesteście tacy sami! Czytaj, czytaj, żeby nie upadło! Proszę, jest dziecko! Spokojnie, spokojnie, jest, jest! Ale to stop! I teraz mamy pępowinę! No! Prosimy o odcięcie pana profesora tutaj pępowiny. Uwaga, oficjalne odcięcie dziecka. Poszła. Dobrze. Panowie profesorowie czekają, a państwo we trzech zakładają pampersa naszemu dziecku. Głównemu specjaliście od porodu.
panu Marzyniakowi, że należy coś specjalnego. I to ma pani tutaj, która rodzi, to jest pani Dolores, ona się nazywa. I tutaj będziecie musieli, panowie profesorowie, jeszcze sobie dobrze ją obejrzeć, bo tutaj pani Dolores coś dla was ma w podziękowaniu za uczestnictwo. A ja bym poprosił teraz drugiego pana profesora, żeby naszą pacjentkę od tyłu obejrzał. No i z podziękowaniem zabrał. Myślę, że pan czas stanie chyba on. Albo rozwiązać. A pan profesor tutaj robi to oglądu pacjentki. Proszę bardzo, pokażemy. Świetnie. Brawo dla naszych profesorów, dla naszych tutaj doktorów i specjaliści, którzy odebrali poród w Tarnowie Łące. Brawo! Dobra. Która z pani rodziła? Wszystkie. To do pani środkowo pierwsza podniosła rękę. No, po porodzie dziecka co się dzieje jeszcze? Co się dzieje? Najpierw rodzimy dziecka, a później? Właśnie. Trzeba zeszyć. Jest problem, no? No proszę bardzo, dziewczyny, panie tutaj rodziły, nie wiedzą. Jeszcze trzeba urodzić łożysko, z tego co ja wiem. I teraz zapraszam tutaj oględziny, zrobimy, czy to łożysko będzie, czy nie. Zapraszamy tu specjalistów od łożyska. Na jakieś... Proszę! I urodzone łożysko. Proszę bardzo, ustawię się do zdjęcia. Proszę bardzo, to jest druga ekipa, która uratowała honor Tarnowej Łąki dzisiaj. Uczestniczyła w porodzie. I chcę oficjalnie powiedzieć, że w Tarnowej Łące urodził się diabeł! Życzymy w imieniu Sołtysa, bo to Sołtys jest sponsorem tych nagród dzisiejszych, tego całego porodu. Myślę, że będzie smakowało i życzymy na zdrowie! Tak! Jedziemy tylko nie po nogach, jedziemy kochani! To prysko podzielasz nam, co tam pani. W tym wieku już po nogach lekko prysko.